Cześć, dzień dobry. Witam na dziwnie oświetlonych, luźnych wrzutach. Jest straszliwy upał, ale idzie chyba burza. Dostałem alert RCB, że będzie straszna burza, silny wiatr i mam znaleźć bezpieczne schronienie. Dlatego szybko nagram te luźne wrzuty. Bardzo długo myślałem, co w ogóle nagrać, co powiedzieć, bo mam zlasowany mózg. Byłem w zeszły weekend na Toporiadzie, było całkiem ciekawie. Ale nie chcę też robić z tego rozkmin o konwencie, może jeszcze jak sobie je pozbieram w głowie, to będę miał jakieś przemyślenia. Myślałem, o czym w ogóle powiedzieć i powiem dzisiaj coś o graniu w koopie i graniu solo, bo mam na świeżo w miarę refleksje na ten temat związane z graniem w dziwne przygody w Starym Świecie, czyli tą naszą taką kooperacyjną kampanię, którą sobie gramy z Ignacym na Spokorzutach. I która też jest publikowana, te streamy jest tutaj wiszą, więc możecie je zobaczyć, jeśli macie ochotę. No i gramy w koopie, nie na jakimś konkretnym systemie, tylko wzięliśmy sobie do rozstrzygania testów jako taki no, bazowy system gry. Wzięliśmy ten mój tak zwany Thunderhammer, natomiast jeśli chodzi o narzędzia solo, to korzystamy z różnych rzeczy, ale opieramy się głównie na One Page Solo Engine, który jest takim trochę uniwersalnym systemem do grania solo. Nie ma tak naprawdę narzędzi do grania w koopie osobnych, bo to jest trochę dość podobny proces, więc w dość łatwy sposób po prostu używamy tych narzędzi w graniu kooperacyjnym. Nie trzeba do tego jakiejś żadnej dodatkowej nakładki. Korzystamy też sobie z różnych tabel, czy to programerowych, czy to abstraktów, czy to jakichś tam różnych tabel z MazeRats, które nieodmiennie polecam, bo po prostu są świetne i bardzo ewokatywne. Jeśli potrzebujemy na przykład wygenerować szybko ciekawego NPC-a. No i co z tym graniem w koopie? Dlaczego to jest w ogóle ciekawy temat? Chyba jakąś taką osią tych moich krótkich rozważań dzisiejszych będzie to, że czym się różni granie w koopie od takich jakby starszych o generację czy dwie gier bez mistrza gry? No nie, bo to nie jest jakieś odkrycie. O ile gry solo wydają się być powiedzmy jakimś quasi novum, w sensie gry solo nie będące paragrafówkami, o tyle granie bez mistrza gry, no to nie jest już nic nowego. Pewnie te eksperymenty są w ogóle stare jak RPG, jak to zwykle bywa, ale jako pewne w ogóle gry, w które się grywa i o których się mówi, to od kiedy się pojawiła ta fala story games, gier indie tak zwanych, wtedy jak to się mówiło, czy też gier nowej fali, jak w Polsce chciało je nazywać Portal. No w każdym razie, kiedy jakieś 20 lat temu szła ta fala, to tych gier bez mistrza gry było bardzo dużo. Więc teoretycznie gra w koopie to jest gra bez mistrza gry. O co chodzi? Gdzie jest różnica, jeśli w ogóle jest twarda? Jakaś sztywna, jednoznaczna. Wydaje mi się, że nie wiem, czy jest tak bardzo twarda, żeby dać jakąś satysfakcjonującą definicję, ale wydaje mi się, że mam pewien hint, gdzie jest pies pogrzebany, gdzie jest mały zajadły pies pogrzebany, gdzie ta różnica może być kluczowa i przez co moim zdaniem jest sens wyodrębniać jakoś te gry od siebie, a czy też w ogóle sposób gry. I wydaje mi się, że przede wszystkim gry bez mistrza gry, takie jak na przykład, nie wiem, Fiasko, albo, nie wiem, Microscope, albo no dużo, dużo różnych tych gier forge'owych z dzieloną współodpowiedzialnością narracyjną, one przede wszystkim zasadzały się na takiej idei wspólnego kreowania narracji i zasady gry. Mam tu wybrania przy określeniu mechanika tej gry, rzadko moim zdaniem miały mechanikę, ale nie chcę się wikłać w dyskusję na temat tego, czym jest mechanika i czym się różni od reguł gry. Ale na pewno reguły tych gier, a były to zwykle gry posiadające konkretne reguły, skupiały się przede wszystkim na zarządzaniu kompetencją narracyjną. Na przykład mówieniu, kiedy ktoś ma daną scenę, co kto może wprowadzić do fikcji, jak rzeczy uzyskują autorytet w fikcji, w sensie kto o tym decyduje w danej chwili. Czasem na przykład dzieliły, tak jak mikroskop, rzeczy według jakichś dziedzin, że jakiś gracz ma ostatnie słowo w jakiejś kwestii. Albo nadawały pewien po prostu rytm prowadzenia narracji, w której był jakoś przekazywana sobie pałeczka, tak żeby każdy miał szansę coś dodać i opowiedzieć i brać aktywny udział w tym współkreowaniu narracji.
I wydaje mi się, że przede wszystkim o to w tych grach chodziło. O zorganizowanie, czy to spotlight, spotlight często chodzi o postacie, ale zorganizowaniu sprawiedliwego, albo przynajmniej interesującego z punktu celu gry, sposobu dzielenia władzy narracyjnej w danej grze. I te gry były przede wszystkim grami opowieściowymi, w tym sensie, że mam wrażenie, że wszystkie miały taką cechę, już powiem, miałem powiedzieć, cierpiały na problem, ale to nie jest obiektywnie problem, ale miały taką cechę, że były grami w wymyślanie w dość jawny sposób, to znaczy wymyślam to, co chcę i co mi się podoba w ramach pewnych ram, które nakładają na mnie zasady i te zasady są po to, te reguły są po to, żebym ja nie wykraczał poza swoje ramy, bo wszyscy dobrze się razem bawimy, ale jednocześnie wiemy, że wymyślamy. W sensie jest to ciągłe poczucie bycia w writing roomie, ciekawie zarządzanym zasadami gry. I te gry nie mają za bardzo narzędzi do sprawdzania jakości fikcji. Zresztą jakby koopy też nie mają takich narzędzi, nie o to chodzi. Raczej zmierzam do pewnej konkluzji na ich temat, stąd takie wtrącenie. Więc raczej zarządzają formalnie tym, co kiedy kto może mówić, na jaki temat. Natomiast ewidentnie w tych grach chodzi o to, żeby wszyscy w jakiś ustalony, powiedzmy sprawiedliwy sposób mogli wspólnie opowiedzieć historię, która się razem połączy w jakąś całość. I ten cel narracyjny sprawia, że to jest ewidentnie zabawa w opowiadanie. Na przykład Minhausen, jak nie pamiętam całego tytułu, taką grą. Jest to ewidentnie zabawa w opowiadanie, które jest jakoś ustrukturyzowane. W RPG-ach kooperacyjnych jest inaczej. W RPG-i kooperacyjne, kiedy już w nie gramy, kiedy trwa proces gry, nie są tak bardzo skupione na tym, kto ma narrację w danej chwili. Prawdę rzecz mówiąc, w ogóle nic nie mówią na ten temat. Dają pewne ogólne dobre praktyki, nie przerywajcie sobie, słuchajcie siebie nawzajem, ale mam wrażenie, że bardzo świadomie i celowo nie dają konkretnych zasad dzielenia się narracją, dlatego że to nie są gry o wspólnym wysiłku narracyjnym, w sensie opowiadania, tylko są to raczej gry o wspólnym wymyślaniu, co będzie dalej. I jeszcze inaczej. Są to gry o bawieniu się w symulowanie przechodzenia przez różne sytuacje. W grze kooperacyjnej nie zastanawiamy się, jakby inaczej, zasady gry kooperacyjnej i jej gameplay mniej mówi nam na temat tego, kto kiedy może wprowadzić coś, co uważa za fajne, a więcej mówi nam na temat tego, jak radzić sobie z sytuacjami, kiedy nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, co będzie dalej. I co to znaczy, nie jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć? Z perspektywy gry narracyjnej to jest trochę bez sensu pytanie, bo zawsze jesteśmy. To, co uważamy za fajne, to, co byłoby fajne w opowieści. Ale cała struktura gier kooperacyjnych albo gier solo bazuje na tym, żeby dać możliwość doświadczania gry bez jednego autorytetu narracyjnego, bez jednej osoby, która ma autorytet narracyjny, a jednocześnie, żeby to były gry, w których nie wiemy, co będzie dalej i chcemy mieć poczucie, że to się wydarza w świecie gry, a nie jest naszą decyzją. W tym sensie gry kooperacyjne i gry solo, w tym sensie, w jakim Iron Sword jest taką grą, a też ta nasza kampania, są grami w udawanie, że odkrywamy jakąś fikcję, która istnieje obiektywnie, a nie, że dzielimy się jawnym wymyślaniem rzeczy. I oczywiście, że wymyślamy rzeczy. O to chodzi. Natomiast wymyślamy je w taki sposób, żeby mieć poczucie, że się przytrafiają naszym bohaterom. Dlaczego chcemy mieć to poczucie? Bo chcemy mieć poczucie, że nasz bohater, to samo, które mamy w RPG-ach, bardzo wielu, tych wszystkich najszerzej rozumianych, przygodowych, klasycznych RPG-ach, chcemy mieć poczucie, że nasza postać mierzy się z wyzwaniem. Nasze postaci, nasza drużyna mierzy się z wyzwaniem. I problem główny był taki, jak dawać sobie samemu wyzwania. I wszystkie narzędzia gier kooperacyjnych zmierzają do tego, żebyśmy mogli dawać sobie satysfakcjonujące wyzwania w ramach świata gry. I wszystkie te narzędzia, abstrakty, instrukcje mówiące, niech się wydarzy to, co jest oczywiste, że ma się wydarzyć. Jak nie wiecie, to nie wiem, zróbcie ruch, rzućcie na tabelę, rzućcie w tabeli abstraktów. Te Iron Sword'owe pomoce dotyczące ruchów właśnie, które dość dobrze mapują właśnie takie sytuacje, kiedy
czujemy, że wiemy, co mogłoby się wydarzyć dalej, ale to nie będzie wyzwanie, albo to będzie takie narracyjne, rzucamy naszemu bohaterowi wyzwanie, bo jest ciekawe narracyjnie i w związku z tym znamy też rozwiązanie, na przykład chcemy, żeby przegrał, bo to jest ten odpowiedni moment w historii. Ale to nie są te emocje, które generują gry kooperacyjne. One mają generować te emocje, kiedy naprawdę, w cudzysłowie oczywiście, naszemu bohaterowi się coś przytrafia i naprawdę próbujemy sobie z tym poradzić. To jest różnica moim zdaniem. Nie chcę, to jest hot take na szybko, więc nie chcę w to wchodzić głębiej. Myślę, że będę jeszcze o tym myślał, grając dalej w koopy, ale wydaje mi się, że to jest ten jakiś tam przełom. To jest powód, dla którego te gry nie są po prostu kolejnymi grami bez mistrza gry typu fiasko. Są innym rodzajem gier bez mistrza gry. Mają na pewno wiele cech wspólnych, ale jakby główny drive rozgrywki jest po prostu inny. Chodzi o coś innego. Wszystkie te narzędzia skupiają się na czymś innym. I właśnie dlatego nie ma kontroli, nie ma podziału na ja, ty wymyśliłeś to, a ja wymyśliłem to, bo nie chcemy zapomnieć o tym, że wymyślamy. Więc nie możemy mieć narzędzi, które cały czas dają nam to in our face, że to wymyśliłeś ty, a to wymyśliłem ja. Nie, my cały czas, grając w grę kooperacyjną, zachowujemy się jak ludzie, którzy widzą coś i opowiadają trzeciej osobie, co widzą. Nie wymyślają, tylko widzą. Patrz, widzę to. O, a widzisz ten szczegół jeszcze tam? O, popatrz, a on przychodzi stamtąd i robi to. Oczywiście nic nie widzimy. Wymyślamy. Ale na tym polega iluzja, że wymyślamy w taki sposób, żeby trochę symulować poczucie, jakbyśmy coś widzieli. I wydaje mi się, że to widać na nagraniach Gier Solo, w tym na naszym nagraniu, chociaż pewnie w różnych momentach gry i przy różnym poziomie przechodzenia w meta i w abstrakcję te różnice są mniejsze albo większe między tymi dwoma typami gier. Tyle w tym temacie, na razie zostawiam to sobie, niech mi się ułoży. A teraz, żeby jakoś zakończyć to, a też nawiązać do poprzedniego, postanowiłem znowu bez patrzenia wcześniej przelecieć przez kilka kolejnych pytań RPG A Day, omijając ten, o których mi się nie chce mówić. Więc co? Część o RPGach kooperacyjnych zakończona. Let's do RPG A Day. Na czym ja to? Na 13? Ha, bo 14 to było to Suggestion Sunday. Rzuć K8 plus 1 i oznacz znajomych, których by chciał wprowadzić do RPG. Nie, kto by chciał zasugerować nowe RPG. Podaruję sobie to, moi drodzy. Jedźmy dalej. Kogo bym chciał? 15. Kogo bym chciał do poprowadzenia mi? Teraz mam po angielsku wersję, już mi się nie chce szukać polskiej. Who would you like to game master for you? Kurczę, Polska, zagranica, myślę, w Polsce gram z najlepszymi mistrzami gry, hehe. Chciałbym, żeby mi poprowadził ten słynny Aleksandrian. Jestem ciekawy, jak on prowadzi w praktyce. Chciałbym, żeby mi poprowadził profesor Dungeon Master, bo wydaje się być zabawnym typkiem. Nie, jakby każdy, kto mi się wydaje jakoś, chciałbym, żeby prowadził Adam Kobel. Chociaż wydaje mi się, że jego sesje by mnie denerwowały tym skrajnym wychodzeniem w meta. A jest dużo jakichś tam postaci, które po prostu, jeśli ktoś ciekawie mówi o RPGach, to myślę sobie, że fajnie byłoby z nim zagrać. Tak już mam. 16. What would be your perfect game? Kurde, nie wiem. W sensie, to była dokładnie taka gra, jak lubię, czyli jakaś taka, jak lubię teraz, czy jakaś OSR-owa eksploracja, ale jednocześnie grana na tyle długo, żebym totalnie wsiąkł w setting, był w niego zaangażowany, miał w nim swoje sprawy i się nimi zajmował, czuł impact moich wcześniejszych decyzji, czuł przyrost mojej potęgi w świecie, nie mechaniczny, ale taki właśnie znaczenia w świecie i wyobrażam sobie, że zbliża się coś, co wszyscy postanowiliśmy uznać za finał, że będziemy kończyć tą kampanię i waży się to, kim ostatecznie będzie mój bohater i co osiągnie. I te ostatnie sesje zmierzające do tego, po tak zagranej kampanii, to byłoby moje idealne RPG. Moja idealna gra. Past, present or future. When is your favorite game set? No kurde, w świecie fantazy, no. Przeszłościowym raczej. Raczej jestem człowiekiem fantaziaków odnoszących się mniej lub bardziej luźno do realiów historycznych. Lubię gry, część gier modernowych, lubię część gier dziejących się. Czasem lubię science fiction. Ostatnio mnie tam trochę ciągnie, ale
Generalnie jestem fantasy guy. Where is your favorite place to play? 18. Lubię grać na świeżym powietrzu. Lubię grać przy ognisku. Jest to bardzo trudne, więc jak wiecie lub nie wiecie, staram się, żeby było łatwiejsze, ale bardzo lubię. I lubię grać w klimatycznych, ładnych miejscach. Po prostu. Jestem pod tym względem klimaciarzem. 19. Why has your favorite game stayed with you? Kurde, nie mam chyba jakiegoś ulubionego systemu teraz. Mogę powiedzieć o grach, o których dalej myślę po latach, bo mają dobre settingi. Monastyk ze mną został, bo miał ciekawy setting, który gdzieś trafił w jakiś czuły punkt młodego Mateusza, czytającego trylogię, lubiącego Trzech Muszkieterów. I ten taki mroczny XVII wiek. I został ze mną, myślę o nim. Wolfsung ze mną został, bo doskonale zrobił system taki postmodernistycznie traktujący historię, ale jednocześnie nie tak jak Seven Sea. Przepraszam teraz wszystkich, ale Seven Sea jest historię zmapowaną przez trochę głupkowatego Amerykanina, który niewiele czai. Natomiast Wolfsung miał analogie historyczne zmapowane przez dwóch bardzo błyskotliwych polskich autorów, którzy zrobili to świetnie. I do dzisiaj o tym myślę. 20. How long do your games last? Lubię takie sesje, żeby były 3-4 godziny. Rzadko udaje mi się grać takie długie przy graniu online. 21. Setting Sunday. Share an intriguing detail from a gay setting you enjoy. Kurde, smoki w Wolfsungu. W sensie to, że smoki są jednocześnie źródłem legitymacji władzy, jakby źródłem sakralnego porządku przez wieki, a później po przeistoczeniu w maszyny są odpowiednikiem broni atomowej, a jednocześnie są myślącymi, magicznymi istotami. To są moim zdaniem najlepiej zrobione smoki ever. 22. Who is your current character? No takim, którego gram najwięcej, najdłużej. Gram kilka teraz current characterów, powiedzmy. A dwa w takich ciągłych kampaniach. W Gotika i w Jedyny Pierścień u Termosa. No i co? Znacie obydwu, możecie sobie zgooglać. Nie będę opowiadał. Wszystko o nich wiadomo w internecie. What situation is your character currently in? 23. No to co? Kendall w Gotiku ogląda rytuał przywołania śniącego i coś poszło nie tak. I resztę dowiem się w następnym sezonie gry jesienią. Dalej takie nudy, kiedy zacząłem grać tym bohaterem. No półtorej roku temu, jak zaczęliśmy grać w Gotika. Where has that character been? W obozie na bagnie, w starym obozie i w nowym obozie i na drogach pomiędzy. 26. Why does your character do what they do? A to jest pierwsze ciekawe pytanie. Kendall robi to, co robi, bo głęboko wierzy, że świat działa według pewnych niezmiennych prawideł. W głębi duszy niekoniecznie uważa je zawsze za sprawiedliwe, ale uważa, że są niezmienne. Zawsze takie były. I robi co może, żeby być raczej na górze niż na dole. Hierarchii, jaka jego zdaniem zawsze się wytwarza. I wbrew temu, co niektórzy twierdzą, stara się postępować w ramach tego w miarę sprawiedliwie, do pewnych granic, jakoś tam tamując swoje instynkty. Niekoniecznie mordercze, on ma raczej instynkty obojętności, lenistwa, nieangażowania się, korzystania z przywileju. No ale teraz tego przywileju ma mało, zyskuje go. Część tych instynktów może zacznie wracać, natomiast to jest człowiek, który ma jakby głęboko zakorzeniony realizm na temat tego, jak wygląda świat. I uważa, że nie da się z tym walczyć. Trzeba się w tym odnaleźć. Ale wzbudza to w nim pewne napięcie. On nie jest taki tylko i wyłącznie zadowolony z tego faktu. 27. How has the character changed? Jak się Kendall zmienił? Kurczę, no nie wiem, oglądajcie Gotika, co zobaczycie. Kendall zmienia się powoli. Lubię to w drugich kampaniach. Ja jestem przekonany, że się zmienia. Myślę, że mógłbym coś na ten temat powiedzieć, ale właśnie nie chcę. Style Sunday. Rzuć K8 plus 1 i mam znowu tagować znajomych. Nie, dziękuję, nie będę tego teraz robił. 29. Who would you like to see take part in RPG a day? Gdybym nie ma sensownej odpowiedzi, nie myślę o tym w ogóle, więc powiem mała wieś, bo wiem, że nienawidzi tej akcji, więc zrobimy sobie żarcik. 30. What should RPG a day do for its 10th anniversary next year? Jezus, nie wiem, totalnie zmienić formułę, bo tej się nie da już wytrzymać. 31. Co? Już mam znowu opowiadać o RPG a day, a potem jakieś anecdote alternative na 1 września i znowu tagowanie. Nie, dziękuję, koniec, dobranoc. To chyba jedyny sposób, w jaki w tym roku dobre rzuty zrobiły RPG a day. Nic więcej w tym temacie nie mam do powiedzenia.
i żegnam się z Wami. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia niedługo.